dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który myślę, że zaciekawi bardzo wiele z Was, ponieważ filmik ten będzie poruszał bardzo ważną kwestię, mianowicie to, jak odróżnić podróbkę od oryginału, jeżeli chodzi o zakupy w takich serwisach jak na przykład AliExpress, czy też nasze polskie Allegro. Wiem, że ten temat jest dość taki trudny i dość taki też zastanawiający, więc mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą Wam właśnie odróżnić podróbki od oryginałów, jeżeli chodzi o kupowanie kosmetyków w sieci. Dlaczego poruszam ten temat? Poruszam go z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że sama swego czasu zastanawiałam się nad tym, jak odróżnić podróbkę od oryginału, a po drugie twierdzę, że zakupienie podróbki, jeżeli chodzi o kosmetyki, może skutkować tak dość negatywnie, więc myślę, że tutaj warto zgłębić ten temat i warto się nad tym zastanowić. O ile podczas zakupów na AliExpress możemy bezpośrednio tak naprawdę wyłapać to, czy coś jest podróbką, czy nie, ponieważ już widzimy podejrzaną cenę, to o tyle niestety, ale na naszym polskim Allegro już nie jest to takie proste, ponieważ bardzo wiele osób niestety kupuje kosmetyki podrabiane na AliExpress, a potem wprowadza je w obieg na naszym polskim Allegro jako oryginały. I tutaj jest to pułapka, ponieważ wiele z Was właśnie może nie chcieć na przykład kupować na AliExpress, bo nie chcecie podróbek, decydujecie się na Allegro, żeby kupić taniej niż w sklepie, no i wpadacie w sidło, ponieważ okazuje się, że macie najprawdopodobniej do czynienia właśnie z podróbką. I ktoś po prostu zarabia na tym, gdzie zapłacił za to jakieś marne pieniądze na AliExpress, zarabia na tym po prostu przez to, że jest sprzedawcą na Allegro. Ale bez obaw da się rozróżnić spokojnie podróbkę od oryginału, ale trzeba zwrócić baczną uwagę na takie dość ważne, aczkolwiek mało widoczne na pierwszy rzut oka elementy. I ja tutaj postanowiłam, że przeprowadzę ten temat na przykładzie kosmetyku, który myślę, że jest dość często wyszukiwanym produktem na AliExpress oraz na Allegro. Mianowicie chodzi tutaj o rozświetlacz z firmy Debalm, który się nazywa Mary Luminizer. Jego standardowa cena w obiegu w internecie, w sklepach internetowych, które prowadzą oficjalną sprzedaż tej marki, można kupić ten produkt bez żadnej promocji za około 60 zł. Nie jest to najniższa cena, ale jest też to cena na tyle spora, że może zachęcać osoby różne do tego, aby szukać jeszcze taniej. I wtedy właśnie w ruch wchodzi zazwyczaj Allegro i wyszukiwanie na Allegro. Ja tutaj, wiecie co, nie chcę krytykować absolutnie tego, kiedy ktoś świadomie się decyduje na podróbkę, bo chce zobaczyć, jak to się ma do oryginału i chce to porównać i tak dalej. Bo ja na przykład tak właśnie zrobiłam. Natomiast chciałabym poruszyć tutaj bardzo ważną kwestię jeszcze, dotyczącą tego, że kosmetyki te, które nie są oryginalne, są tańsze, dlatego że nie posiadają atestów, jeżeli chodzi o atesty dermatologiczne oraz okulistyczne w przypadku produktów do chociażby malowania oczu. Tutaj myślę, że są to ważny argument i należy o tym pamiętać. I jeżeli chodzi o takie rozróżnienie tych produktów od siebie, na co zwracać uwagę, jak odróżnić podróbkę od oryginału, to już Wam mówię. Mam tutaj, jak możecie widzieć, i podróbkę, i oryginał Mary Luminizer. I na pierwszy rzut oka, kiedy się nie przyjrzycie tym produktom, wyglądają one naprawdę bardzo, ale to bardzo złudnie podobnie. I rzeczywiście ja na początku, nawet jak przyszła do mnie ta paczuszka z AliExpress z tym odrobionym produktem, to ja tak na pierwszy rzut oka, zanim nie wzięłam oryginału, zanim zaczęłam się temu przyglądać, to faktycznie miałam wrażenie, że o kurczę, one są takie same, rzeczywiście, no, ktoś się postarał i ktoś zrobił naprawdę dobrą podróbę. I tak było do momentu, kiedy się nie pochyliłam nad tym tematem i nie postanowiłam dostrzec różnic i nie wyłapać tego. Więc pierwsza rzecz, która tutaj się rzuca w oczy, to jest na początku kolor opakowań. Słuchajcie, nasza oryginalna Mary Luminizer przychodzi w zdecydowanie bardziej ciepłym kolorze, w ciemniejszym kolorze, jeżeli chodzi o pudełko kartonowe. I ma też troszeczkę inną otoczkę czcionki samej nazwy tego produktu Mary Luminizer. I tutaj jest to taka rzecz, której jeżeli nie macie oryginału, to nie wyłapiecie, ponieważ nie macie tego porównania kolorystycznego i nie jesteście w stanie tego wyłapać. Więc jeżeli już wpadniecie w szał zakupów internetowych na Allegro i już dostaniecie taki produkt, to możecie się na przykład udać do Douglasa i sobie wziąć oryginał i sobie po prostu porównać to, co Wy macie z tym, co jest w sklepie. Myślę, że to nie będzie żaden problem ani kłopot i będziecie wtedy wiedziały. Następna rzecz to jest czcionka. Sama czcionka na całym opakowaniu z przodu, papierowym, naszym kartonowym, jest troszeczkę inna, zdecydowanie
ta, która jest oryginalna, jest troszeczkę bardziej zbita, literki są bliżej siebie i dodatkowo otoczka czarnych liter jest troszeczkę bardziej taka wpadająca w taki ciemny róż, taką bardziej fuksję, a jeżeli chodzi o podróbkę, to jest to kolor po prostu zdecydowanie idący w róż. Więc to są takie dwie zasadnicze różnice, jeżeli chodzi o pudełko kartonowe. Jeżeli natomiast chodzi już o pudełka, te, które znajdują się w pudełkach kartonowych, czyli nasz docelowy produkt, również cechują się tym, że wieczka tych pudełek są kolorystycznie odmienne. Mianowicie, znowu, oryginał jest ciemniejszy, podróbka jest jaśniejsza i to samo tyczy się literek, tak jak wspomniałam przed chwilą. I kolejna kwestia, która już jest taka dość, myślę, nawet bardzo widoczna, to jest to, co widzimy na odwrocie tego pudełka, mianowicie wszystkie oznaczenia oraz skład tych kosmetyków. Pomimo tego, że skład jest taki sam i pomimo tego, że wszystkie inne literki co do joty są identyczne, łącznie z miejscem wyprodukowania, to mimo wszystko jest to czcionka, która jest całkowicie odmienna i tutaj naprawdę warto na to zwrócić uwagę, dlatego że ten produkt, który jest oryginalny, ma tą czcionkę o wiele bardziej taką, bym powiedziała, właśnie zbitą, a produkt, który jest podrobiony, ma tą czcionkę taką bardziej jakby rozszerzoną i jest to na pewno zdecydowanie inny typ czcionki, aczkolwiek nie jestem w stanie stwierdzić jaki, natomiast widać to na pierwszy rzut oka, że po prostu te litery na oryginale są zdecydowanie bardziej szerokie i rozciągnięte wszerz, natomiast te, które są na oryginale, są takie bardziej ściśnięte i są po prostu bliżej siebie i to jest naprawdę widoczne gołym okiem. Kolejna rzecz to już jest kwestia wykończenia samego produktu i niestety ja tutaj nie pokażę Wam tej różnicy, jeżeli chodzi o oryginał podróbkę, ponieważ oryginalna Merylu mi się skończyła, jeszcze nie zakupiłam kolejnej, ale mogę Wam tutaj powiedzieć od siebie tylko tyle i ten, kto miał do czynienia z Merylu, to również to potwierdzi, po prostu każdy człowiek na tym świecie, który miał do czynienia z Merylumenizer, potwierdzi to, że Mery daje taką taflę. Mery jest taka szampańska, Mery jest taka po prostu jedyna w swoim rodzaju, pięknie odbija światło i oprócz tego ma taką bardzo masełkowatą konsystencję. Natomiast podróbka jest zdecydowanie bardziej suchym produktem, nie jest taka masełkowata, wpada bardziej w złoto, niżeli w taki szampański, delikatny, jedyny w swoim rodzaju kolor i oprócz tego nie pozostawia aż tak pięknej tafli na naszej twarzy i też zupełnie inaczej się nabiera na pędzel, zupełnie inaczej się tym pracuje i zdecydowanie pozostawia całkowicie inne wykończenie, dlatego że jest bardziej takie wpadające w złote drobiny, niżeli w taką piękną, szampańską taflę. Powiedziałabym, że podróbka jest taka bardziej wpadająca w pomarańcz, a oryginał taki bardziej wpadający właśnie w taki piękny, szampański, wykwintny, jedyny w swoim rodzaju kolor. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie moje kwestie, na które ja bym zwróciła uwagę w tym celu, aby właśnie rozróżnić oryginał od podróbki i podróbkę od oryginału. Jest tutaj akurat ten temat omówiony na podstawie firmy Debalm i produktu Merylumenizer, ale myślę, że na pewno tymi samymi wskazówkami warto się kierować przy kupowaniu wszystkich innych kosmetyków, bo myślę, że to są tematy, zagadnienia kluczowe, które na pewno się powielają w różnych innych produktach, które są podrabiane, czyli wyglądają na pierwszy rzut oka głównie identycznie. Natomiast jeżeli się właśnie zagłębimy w temat, przyjrzymy bliżej i przeanalizujemy literkę po literce i czcionkę po czcionce, kolor po kolorze i konsystencję po konsystencji, to zdecydowanie wtedy na pewno będziecie widziały różnicę tak samo jak i ja. Mam nadzieję, że filmik ten dla Was okazał się przydatny. Wiem, że teraz jest wielki szał właśnie na kupowanie kosmetyków na AliExpress, na internecie, na Allegro. Ja wiem też, że bardzo wiele osób, jak zawsze, znajdzie się ktoś, kto wykorzysta taki temat, mianowicie zakupi sam na AliExpress, będzie chciał sprzedać drożej na Allegro. Więc tutaj mam nadzieję, że filmik ten okaże się dla Was właśnie przydatny, żebyście nie padły ofiarą takiego oszustwa, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, że jest to po prostu oszustwo. Jest to sprzedawanie podróbki, nie tak jak się dzieje to na AliExpress, że jest to podróbka i każdy o tym wie, bo każdy z nas widzi, jaką to ma cenę i już wie doskonale, że to nie jest oryginał, ale jest to świadome wprowadzenie w błąd klienta, ponieważ te osoby, które sprzedają to później na Allegro, sprzedają to jako oryginał. Mało tego, jeszcze bardzo często nawet aukcje nazywają oryginalny produkt, więc to w ogóle jest już totalnie masakra. I ja tego nie pochwalam, ale mówię, tutaj film ten jest po to, żebyście to Wy mogły właśnie wykazać się taką ostrożnością, rozwagą i wyczulić się na ten temat. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie, koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli ten filmik okazał się dla Was przydatny, a my widzimy się w kolejnych filmikach.
Będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do grona moich widzów, którzy subskrybują ten kanał, dzięki czemu też będziecie dostawać powiadomienia o najnowszych filmach i oprócz tego przy najbliższych konkursach będziecie mieć oczywiście prawo do tego, aby pełnoprawnie wziąć udział w takim rozdaniu, konkursie i po prostu wygrać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa!